koncerty, nie? Był No. Kłe Festiwal po prostu. A, no tak, no to wiadomo. Ale mówisz, że na jedynce byłeś Byłem, i byłem, byłem. miałeś okazję obejrzeć to na żywo. Która walka ci się podobała najbardziej, która cię ujęła, czy Rycerze. rycerze? No kurczę, ale ja wszystkim to mówię. W sensie ja jestem wielkim fanem. Ja Ja na pozdrawiam z przykład, tego miejsca. co mi najbardziej zapadło z tej walki, to No, no. genialny komentarz Trypsona. Naprawdę, w sensie ja nie słuchałem tego na żywo, no bo wiadomo, oglądałem walkę na żywo, a nie w internecie, ale potem strasznie się śmiałem, jak sobie to oglądałem na YouTubie. Tam Trypson rzucał takie sztos, jakieś komentarze, że obrotowe ciachnięcie mieczem, Tak. albo a Piotr Polak chyba, nie? I tak To Piotr dalej. Polak No, był, no. no. Killery takie, No. że piałem ze śmiechu tam. Jeszcze Adbuster miał jeden z takich mocnych tekstów, że puchar wielki jak tyłek siostry Tak, Godlewskiej. tak, 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 tak. A to było parę Adbustera było, bagierów. To był czy Adbuster a chyba, o myślałem, ile że kojarzę. Trypsona Tak, to było. Adbuster. A No. Ale tam było było, żoło. że Piotr Polak kręci jakieś nieznane mi piruety i tak dalej. Nie, no, no, No. no hity to były naprawdę. To jest bardzo fajne, więc jakby warto oglądać Fame'a, nie tylko Tak, dla samych walk. tak, Ale tak. wróćmy na chwileczkę do tych rycerzy, bo to jest, ja mega, też jakby się mega tym zajarałem. Wcześniej nie miałem okazji widzieć tego na żywo i ludzie ogólnie mieli takie podejście, wszyscy, każdy jeden, kto był na widowni, miał takie, dobra, to teraz oni odwalą jakąś choreografię, oni wyjdą, ten uderzy, ten zablokuje, będzie po prostu pokaz, nie? W Nie, momencie, no oni jak się tam było napieprzali pierwsze, bardzo mocno. no właśnie, w momencie, kiedy poleciało pierwsze uderzenie, było takie, ludzie mi... I No. później, ja jestem ogólnie Te wielkim miecze fanem, były tępe chyba, tak? Nie, no musiałyby być chyba, bo się powiem to... szczerze, nie, może były przytępione, nie były na pewno tępe, ale przytępione, Rozumiem. powiem w taki sposób, ja widziałem później, jak oni właśnie, z tego miejsca wielkie pozdrowienia, Piotr Cela i Krzysztof Olczak, oni zrobili wielkie show. Jak oni wychodzili, o to ci chodziło? Że jak widzieli, że cali byli pociachani? No, że byli pociachani, że mieli porozbijane No łokcie, ale tak, tak, takie tak, na to zasadzie, przecież brrr, nie? wyglądali jak z jakiegoś Wikingu, jak z jakichś Wikingów albo Gry o Tron, to było dla mnie. Ja w ogóle, Dokładnie. nie obrażając ich, ale ja myślałem, że to... co powiem, będzie głupie, ale jak ich najpierw zobaczyłem z Spokojnie, tymi nie widziałeś, co ja brodami, gadałem, jak ciebie nie było. myślałem, że to jacyś menele i tak dalej są, ale ja potem patrzę, oni się napieprzają, mówię, ja pierdolę, zajebiste to jest, A oni po nie? prostu ubrani w cztery warstwy, bo cebula i zimno i wiadomo, Tak, nie? tak, tak, tak. A ja też nie znałem dokładnie line-upu i przebiegu tej imprezy. Jak przyjeżdżałem, tam wiedziałem, kto jest w walce wieczoru i tak dalej, kto jeszcze walczy, więc dopiero ktoś mi mówi, że rycerze będą walczyć. Ja mówię, ta rycerze i patrzę, że wiesz, że ktoś tam jest. No mówię, o kurde, A jak długo to ciekawe. przygotowanie trwało, nie? Tak, Wszyscy już, tak. ja tam 4 razy zapowiadałem. Tak. Już za chwilę. Tak, tak. Już naprawdę, tak jak ciebie, 4 razy, nie? I powiem ci właśnie, chciałem zapytać też o to, co sądzisz o właśnie tych takich specjalnych atrakcjach, właśnie typu walka rycerska, walka 2 na 2, czyli takich rzeczach, których nie zobaczy się nigdzie indziej.